Kilka lat temu samorządy zostały zobowiązane do przeprowadzenia konkursów i stworzenia lokalnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Suwałki oczywiście wyłoniły podmiot prowadzący taki punkt, został on utworzony i z powodzeniem działa. Pomoc prawną świadczy na rzecz mieszkańców miasta Stowarzyszenie Pryzmat. Jego prezesem jest radca prawny, prywatnie małżonek radnej. Ona sama jest wiceprezesem Pryzmatu, posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Pryzmat nie prowadzi działalności gospodarczej jako takiej. Jak podkreśla Anna Ruszewska, od osób korzystających z nieodpłatnych porad nigdy nie pobierano opłat, na co wskazuje już sama nazwa usługi. Pryzmat nigdy też nie prowadził działalności gospodarczej, zatem w jej ocenie nie można uznać, że będąc radną prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o mienie gminy. O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy przewodniczącego Rady Miejskiej Suwałk Zdzisława Przełomca. Nie jestem w stanie w imieniu rady mówić, jak się radni zachowają. Absolutnie, to do końca. Projekt uchwały przygotowywany jest w kierunku nie wygaszenia mandatu. To wynika z treści projektu uchwały i z materiałów, do których udało mi się dotrzeć. Wobec tego na tą chwilę, o ile nie zaistnieją jakieś okoliczności nieznane na dzisiaj, wydaje się, że nie ma przesłanek do tego, by próbować mandat wygasić. Jest to pogląd, który wyrażam jako przewodniczący, przygotowując materiały na sesję, i wyrażam jako radny, po prostu, zwyczajnie. Natomiast co nadzieje się dalej, to nie wiadomo, jak radni się zachowają. A jeszcze bardziej ciekawą rzeczą jest to, co postanowi wojewoda, bo on może wydać zarządzenie zastępcze, niezależnie od tego, co podejmie rada. Wobec tego jest to absolutnie loteria. Naprawdę loteria, może zadziać się wszystko. Sprawa mandatu Anny Ruszewskiej podjęta zostanie podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej Suwałk. Z Anną Ruszewską nie udało się nam skontaktować.